Zmiany w zarządzie powiatu wałbrzyskiego. Na stanowisku członka zarządu Piotra Pola zastąpił Bogusław Uchmanowicz. Radni z klubu Dialog, Współpraca, Działanie nie są zadowoleni ani z osoby nowego członka zarządu, ani z faktu, że ich zdaniem Piotr Pol przez 7 miesięcy zasiadał w zarządzie niezgodnie z prawem. Piotr Pol zasiadał w zarządzie powiatu przez 10 miesięcy. Dopiero po tym czasie wojewoda zwrócił uwagę, że w chwili powołania prowadził działalność gospodarczą, którą powinien był zawiesić lub zamknąć w okresie 3 miesięcy od powołania. Ponieważ tego nie zrobił, musiał zrezygnować z funkcji członka zarządu, ale uczynił to dopiero po 10 miesiącach. Zdaniem opozycyjnego radnego Jarosława Buzarewicza powinien zwrócić uposażenie, które otrzymał za ostatnie 7 miesięcy. Koalicja rządząca powiatem zaproponowała jako nowego członka zarządu Bogusława Uchmanowicza. Jego kandydatura oburzyła opozycję, a mocnych słów krytyki nie szczędził radny Łukasz Kazek. Z panem Uchmanowiczem mam okazję pracować już praktycznie od 9 miesięcy w Radzie Powiatu. Oceniam ją niezwykle negatywnie, dlatego że jest to człowiek, który przede wszystkim jest za wypalaniem traw, co jest kompletnie jakieś kuriozalne dla mnie. Druga rzecz, opowiedział mi, że homoseksualizm jest chorobą i że ma pomysł na leczenie homoseksualistów za pomocą prostytutek, co w ogóle jest już dla mnie jakimś po prostu obłędem. Jeśli taki człowiek z takimi poglądami i z takimi myślami idzie do zarządu, to jednocześnie można wziąć też człowieka takiego, który mówi, że Ziemia jest płaska, trzyma się na dwóch krokodylach albo dwóch żołwich skorupach, jak się płynie na zachód, to się w czeluści piekielne wpada. I mniej więcej tak to skomentowałem i byłem przeciwko takiej kandydaturze. Koalicja rządząca była jednak innego zdania i Bogusław Uchmanowicz został powołany na nowego członka zarządu powiatu wałbrzyskiego.